Cześć. Tu Rafik w lesie. Ja ostatnio nagrałem takiego vloga i to było jakieś 48 do 9 sekund temu. Już mi się strasznie podobało. Jeszcze mi się tak przypomniało, ale teraz mi wyleciało z głowy. Bo coś chciałem jeszcze dodać. W tym drugim już odcinku mojego vloga takiego... A, już wiem. No bo ja sobie nagrywałem do tej pory takie jakby filmy krótkometrażowe gdzieś z moich takich wypadów w krzaki, ale w ogóle nie pokazywałem swojej buzi prawie, a to właśnie jest złe i pewnie dlatego mnie nikt nie chciał subskrybnąć ani mi zrobić łapki, ale może dzięki temu mnie nikt nie hejtował. I tu jest teraz ciężko przejść. No i tak sobie myślę, że zobaczę, jaka będzie reakcja, nie? No bo właśnie jakbyście chcieli robić takiego fauloga, ktoś by nie wiedział jak, no to trzeba tak, żeby było widać buzię. Nie trzeba chodzić, bo się człowiek może zgrzać jeszcze jak pali fajki i mówi, i chodzi po śniegu. Skończył się. No to się może zgrzać, nie? Rękę można zmieniać. Można zmieniać, bo ja widziałem, że tak robią. No i trzeba pokazywać najlepiej buzię. Albo można sobie siedzieć w domu, nie trzeba chodzić. Można siedzieć w domu, tak jak wspomniałem, nie trzeba chodzić. No i nie trzeba chodzić, można siedzieć w domu. No i sobie usiąść na przykład na krześle, na tle jakiejś ściany. No i tam wtedy możecie sobie gadać różne pierdoły, nie? No. Ja bym mógł powiedzieć, nie wiem, w sumie o czym. Bo ja generalnie za wiele ciekawych rzeczy nie mam do powiedzenia. Szczególnie w domu na tle ściany. No, jakbym był dziewczyną, to bym mógł zrobić o makijażu na przykład takiego fauloga. A może zrobię o goleniu kiedyś. O! Tego jeszcze nie widziałem nigdy. Zrobię sobie fauloga w kiblu o goleniu. Hej. No to cześć. A, i tam subskrybnij i łapki w górę mi zrób i mnie nie hejtnij, nie? Cześć.